którzy jeszcze gdzieś krążą między półkami albo nie daj Bóg są na dole, to zapraszamy tutaj na spotkanie z Markiem Migalskim. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Tobie i Państwu. Przedstawiać się nie trzeba. Były europoseł, obecny komentator polityczny, politolog, publicysta. To wystarczy, nie? Czyli nomen omen, podobnie jak bohater twojej najnowszej książki. No i pewnie to pytanie pada bardzo często, zresztą sam ci je zadałem podczas naszej poprzedniej rozmowy. Może nie jeden do jednego twój główny bohater to ty, aczkolwiek ile w głównym bohaterze ciebie? Dziękuję za zaproszenie Państwu, dziękuję bardzo za przyjście. To jest jedno z najczęściej, może masz rację, że to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań, ale jednocześnie to jest pytanie, na które najciężej odpowiedzieć. Dlatego, że z jednej strony to jest tak, że ja jestem za mało oryginalnym bohaterem, nie, za mało oryginalnym autorem, żeby wymyślić wszystkie te postaci, wszystkie te zdarzenia. Więc pewnie tam jakaś cząstka tego, kim jestem, co przeżyłem, jest. Ale z drugiej strony no, to nie jest, to ta książka nie jest pamiętniczkiem naiwnego chłopca, tylko jest, mam nadzieję, literaturą. Więc oczywiście mogę się wykpić i zawsze powiedzieć, że to jest w 100% jeden do jeden i w 100% całkowita fikcja. Ale no, prawda jest trochę taka, że mam nadzieję przynajmniej, że to jest taka postać i taka historia i taka opowieść, która broni się sama sobą, a nie w oparciu o to, że jest zapisem dokumentalnym życia konkretnego człowieka. Powiedziałeś, że to jedno z najczęściej zadawanych pytań, czy drugie to ten Migalski? To ten Migalski napisał książkę? Tak, rzeczywiście to jest, no to jest w jakimś sensie przekleństwo osób publicznych, które biorą się za pisanie, dlatego że są w dużej mierze oceniane później w tej działalności pisarskiej poprzez to, jakimi są osobami w sferze publicznej. Czy są lubiane, nielubiane i to ma swoje zalety, dlatego że to właśnie poprzez to pytanie, którego użyłeś, to ten Migalski, to niektórzy po prostu sięgną po książkę i będą chcieli się zapoznać z jej treścią, ale też rozumiem, że są takie osoby, które ze względu na nazwisko autora po tę książkę nie sięgną, nawet jeśli wydaje im się, że opowieść mogłaby być interesująca. Więc to ma, jak chyba prawie wszystko w naszym życiu, swoje zalety i wady. Czy ty chciałbyś, żeby za kilka lat świat wyglądał tak jak w twojej książce? Czyli jeżeli mamy dostatecznie dużo zgromadzonych pieniędzy, to możemy sobie wybrać taki ośrodek eutanazyjny, obojętnie w którym zakątku kraju chcemy, i dożyć swoich dni w sposób, nazwijmy to bardzo delikatnie, luksusowy i ekstrawagancki. Czy to jednak nie jest ta droga i to nie jest rozwiązanie? Znaczy, może nie też jeden do jednego. Czy nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywiście... nie wyobrażam sobie, żeby rzeczywistość za parę naście, nawet za parę dziesiąt lat przypomniała tę, którą ja tam tworzę. Natomiast problem eutanazji oczywiście pozostaje. Wydaje mi się, że lepiej, żeby ludzie umierali w godnych, właśnie ludzkich warunkach, niż żeby umierali w bólu i w cierpieniach. I musimy, w moim przekonaniu musimy stanąć przed tym dylematem, dlatego że postęp medycyny i technologii stawia przed nami otwarte pytania o to, kiedy kończy się człowiek, kiedy warto walczyć o przedłużenie jego egzystencji, a kiedy warto odstąpić od tego. I nie zadając sobie tych pytań, albo nie ujmując je ich, nie ujmując ich w kodeksy, tak naprawdę uciekamy od tej decyzji, bo przecież te decyzje są podejmowane dzisiaj, w każdym z krajów. Czy jest tam to uregulowane, czy też nie. I możemy się łudzić, że jeśli w Polsce nie mamy prawa do eutanazji, to że tej eutanazji się nie dokonuje. No dokonuje się, dokonują tego po prostu lekarze. Bez konsultacji nawet z rodziną, bez jakiejś jawności, po prostu podejmują w pewnym momencie decyzję o zakończeniu życia ludzi. I uważam, że to powinno być skodyfikowane, to powinno być uregulowane. Ludzie powinni mieć prawo do tego, żeby w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego życia, kiedy zaczynają uważać, czy nie zaczynają, uważają,
swoje życie za bezwartościowe albo przynoszące im więcej cierpień niż, niż satysfakcji, powinni mieć prawo do zakończenia tego życia. I społeczność, prawo, inni nie powinni mieć, nie powinni sobie uzurpować prawa do tego, żeby decydować o tym, kiedy kończymy swoje życie. Natomiast no, te dylematy po prostu są, dlatego że nie chcę Państwa zamęczać szczegółami, bo przecież książka tak naprawdę nie jest o eutanazji. Ale no, my poprzez postęp technologiczny jesteśmy w stanie coraz bardziej wydłużać życie ludzkie. Tyle tylko, że to po prostu kosztuje. Znaczy, jeśli my otrzymujemy kogoś w stanie prawie wegetatywnym, utrzymujemy kogoś przy życiu przy nakładzie dużych kosztów i środków, to przecież to oznacza, że tych środków brakuje na inne zabiegi, na inne potrzeby w zakresie służby zdrowia. I to jest tak, że w żadnym kraju budżet służby zdrowia nie jest nieograniczony, a to oznacza wobec tego, że trzeba dokonywać wyboru. I utrzymanie ludzi w stanie wegetatywnym, utrzymanie ludzi w stanie stałego cierpienia w ostatnich latach ich egzystencji po prostu bardzo dużo kosztuje. Można udawać, że to jest strasznie niehumanistyczne podejście, ale to wytłumaczcie Państwo to tym rodzicom na przykład, którzy nie są w stanie uratować życia swoich dzieci, dlatego że brakuje pieniędzy na operację tych 2-, 5- czy 10-letnich dzieci, bo utrzymujemy na siłę przy życiu tych, którzy, to jest bardzo ważne, nie chcą żyć. Bo tu nie chodzi o to, żeby komuś odbierać życie, ponieważ tak ustalą lekarze, tylko żeby odbierać, albo inaczej, realizować wolę wolnych ludzi. To słowo wola i wolnych jest tutaj istotne. Według Ciebie, które kraje europejskie są najbliżej tego, żeby ewentualnie takie ośrodki za lat kilkadziesiąt u siebie zainstalować? To trochę jest już uregulowane. No, Belgia, Holandia to są te kraje, które mają już odpowiednie regulacje. Myślę, że Skandynawowie będą tutaj w tym kierunku też bardzo mocno szli. Naszych najbliższych sąsiadów to będą Czesi, którzy są dla nas egzotyczni, ale ich aksjologia, ich sfera wartości, to jak no, oni widzą życie, miłość, szczęście, śmierć, Boga, to są antypody tego, co uważamy my. Ja bardzo lubię jeździć do Czech właśnie dlatego, między innymi, dla mnie to jest kompletna egzotyka. To są ludzie kompletnie inni od nas i chociażby z tego powodu fajnie z nimi rozmawiać, przypatrywać się. Ja na przykład pierwszych ludzi nieochrzczonych spotkałem w Czechach. W Polsce są ludzie niewierzący. Natomiast praktycznie w Polsce nie spotkałem nikogo, kto byłby nieochrzczony. A tam jest takich ludzi, nie chcę Państwa teraz oszukiwać, jeśli chodzi o statystyki, ale takich ludzi może być 30-40%. Niewierzących jest 70%. To chociażby to pokazuje, jak my jesteśmy różni, jak to, co myślimy o świecie, jest różne od tego, co na przykład myślą właśnie Holendrzy, Belgowie, czy najbliżsi nam tutaj w sensie geograficznym Czesi. I Czesi znacznie więcej czytają niż my. Nie widziałem. Bo u nas, nie wiem, czy widziałeś wyniki ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 38%, czyli procent więcej niż w zeszłym roku, dorosłych Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. 60, tak? Czyli 62% w ogóle nic, zero. A u Czechów jest to, no może nie powiem, że odwrotnie, ale bardzo blisko tego odwrócenia tych proporcji. Bardzo fajnie się złożyło, bo po tym, jak skończyłem czytać Twoją książkę, wpadła mi w ręce książka Harariego, która za 3 tygodnie ukaże się w Polsce i on tam forsuje taką tezę na podstawie wszystkich badań biologicznych i tak dalej, że śmierć jest w tym momencie tylko problemem technicznym. Problemem, który za lat, może nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt, będziemy w stanie poprzez postępy w medycynie rozwiązać. Oczywiście wtedy, kiedy mamy wystarczająco dużo zer na koncie i to nie na początku, tylko za jakąś liczbą. No ja nie śmiałem polemizować z Harariem, chociaż oczywiście za chwilę to zrobię. Ja uważam książkę Harariego, tę poprzednią, od zwierząt do bogów, za jedną z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytałem. Po prostu jego umysł jest tak analityczny, zwłaszcza pierwsze 200 stron tej książki jest po prostu, w moim zdaniem, absolutnie wybitną opowieścią o rodzaju ludzkim. Znam co omówień książki, która wchodzi. I natomiast co do tezy się nie zgadzam, to znaczy jest tak, że możemy przedłużać nasze życie bardzo, bardzo
bardzo poważnym stopniu. Natomiast metabolizm naszego organizmu polega na tym, że w pewnym momencie komórki naszego ciała po prostu będą zanikać. I oczywiście od pieniędzy będzie zależeć to, o ile możemy sobie wydłużyć to życie, dlatego że to już dzisiaj widać. To znaczy, że ludzie bogaci żyją dłużej, bo żyją zdrowiej, mają większą świadomość, mają więcej pieniędzy na jedzenie, na sport, na uprawianie sportu itd. Natomiast nie sądzę, żeby problem nieśmiertelności był problemem, z którym my będziemy musieli się zmierzyć w ciągu najbliższych kilkunastu tysięcy lat. Wydaje mi się o wiele ciekawszy problem śmiertelności, trochę o tym jest ta książka. I bardzo chciałbym, żeby ludzkość miała ten problem, jak żyć wiecznie, chociaż wydaje mi się, że tego typu egzystencja byłaby straszna. Powstało już parę książek na ten temat, ale wyobraźcie sobie Państwo, że naprawdę nigdy by się nie umarli. Nigdy nie umarliby wasi najbliżsi, żyliby się zawsze. Jaki wówczas jest sens naszej egzystencji? Wydaje mi się, to byłby straszny czas, straszny moment i wtedy prawdopodobnie, znaczy to, co jest najpiękniejsze w naszym życiu, to jest to, że jego ulot, znaczy wiemy, że ono się skończy. Nie wiemy kiedy, bo przecież średnie statystycznie nic nam nie powiedzą o tym, jak naprawdę będzie żyć każdy z nas, ale dlatego nasze życie jest tak fascynujące, że wiemy, że ono jest indywidualne, jedyne, unikalne, nigdy niepowtarzalne, że po nim prawdopodobnie nie ma nic. Dlatego każdy dzień z naszego życia jest tak istotny, tak ważny, bo gdyby było tak, że tych dni mamy nieograniczoną liczbę, czyli liczba przechodziłaby w ilość, to przecież to byłoby straszne. To wówczas ten każdy poszczególny dzień nie miałby żadnego znaczenia, ponieważ moglibyśmy go naprawić, nadgonić za na przykład 20 tysięcy lat, kiedy w dalszym ciągu będziemy żyli. Natomiast w związku z tym, że liczba tych dni w naszym przypadku jest ograniczona, no to właśnie mamy czas na to, żeby odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania, nawiązać ciekawe relacje z ludźmi, bądź kompletnie się od ludzi odseparować, no w każdym razie zrobić coś z własnym życiem. Życie wieczne byłoby udręką. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego ludzie uważają, że aniołowie mają fajnie. Mają beznadziejnie. Czy ty, pisząc tę książkę i stawiając się w sytuacji tego bohatera, którego stworzyłeś, że on za miesiąc pożegna się ze swoim życiem, też miałeś jakieś takie wewnętrzne przemyślenia na temat śmierci swojej, na temat końca, gdzie jesteś, dokąd zmierzasz i tak dalej, i tak dalej? Czy nie? Nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, i nie do końca chyba chcę odpowiedzieć na to. Okej. Okay. Ta książka jest, bo ja nas wpuściłem trochę w takie rozważania biologiczno-naukowe i tak dalej, ale to jest też książka, uwaga, o miłości. O miłości, która pojawia się znienacka, w momencie, w którym główny bohater absolutnie się tego nie spodziewa. Pytanie moje jest takie, no, stawiłeś kilka dni przed śmiercią, kilkanaście jeszcze w taką huśtawkę nastrojów, w taką miłość, która kończy się, nie powiem oczywiście, jak się kończy, ale nie najlepiej. To nie będzie wprost odpowiedź na to pytanie, ale ja sobie uświadomiłem po napisaniu tej książki, że de facto najważniejszymi wydarzeniami, jeśli tak to mogę określić takim rzeczownikiem, najważniejszymi wydarzeniami w życiu bohatera są kobiety, to znaczy są miłości, tak można powiedzieć. Bo w ostateczności, jak się okazuje, najważniejszymi jego wspomnieniami, najważniejszymi przeżyciami, najistotniejszymi elementami, których w jakimś sensie umiejscuje się jego życie, to jest trzy czy cztery kobiety, które kochał. I uświadamia sobie to dopiero po napisaniu tej książki, albo kończąc pisanie tej książki. Więc w tym znaczeniu, dlaczego zrobiłem mu to na koniec, no bo on to sobie robił przez całe życie. To jest człowiek, który teoretycznie no, nie musiał się udawać do takiego ośrodka, do którego go wpuściłeś, no bo on miał i pieniądze, i pozycje, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym on chyba nie odczuł za bardzo takiej różnicy, oprócz tej świadomości, że za chwilę to będzie koniec, ale będąc po tej drugiej stronie, również stać go było na drogie alkohole, na kobiety, i tak dalej, i tak dalej.
Tak, dlatego że bohater nie odbiera sobie życia, albo nie chce odebrać sobie życia, dlatego że jest biedny albo nikt go nie kocha. A to raczej, raczej jest tak, że on już nie jest w stanie nikogo kochać, albo nawet jeszcze boleśniej, w sensie, że on już nie chce nikogo kochać. Więc to nie jest problem braku, tylko to jest problem sensu. Że nawet jeśli stać by go było na jeszcze jedną miłość, na jeszcze jedną prostytutkę, na jeszcze jeden wagon whisky, to to już nic nie zmienia w ogólnym bilansie. Co więcej, nawet gdyby go było stać na napisanie jeszcze jednej książki, na zrobienie czegoś wielkiego, to to też już nie zmienia niczego w bilansie, który dokonał. On po prostu nie chce żyć. Znaczy w sensie takim, że w tym momencie mówi, że bateryjka mu się wyczerpała. I myślę, że tak, każdy z nas ma taką bateryjkę, czyli taką chęć do życia. W momencie, w którym bateryjka się wyczerpuje, to po prostu... Oczywiście wielu z nas ma sposoby na doładowanie takiej bateryjki, bo świat jest zainteresowany tym, żebyśmy żyli długo, żebyśmy na przykład kupowali, żebyśmy funkcjonowali. I my znamy sposoby samooszukiwania się po to, żeby mieć poczucie, że bateryjka jest w dalszym ciągu pełna. Ale jak ktoś jest szczery wobec siebie, a bohater jest szczery wobec siebie, nie jest nieszczery wobec świata, bo nie odczuwa takiej potrzeby, żeby być szczery wobec świata, zwłaszcza, że świat nie jest specjalnie szczery wobec niego i rzeczywiście wobec świata i bliźnich nie ma specjalnych zobowiązań, w czym go rozumiem. Natomiast wobec siebie, w czym też go rozumiem, jest szczery. No i on po prostu w tej szczerości w momencie sobie odpowiada, że dalsze trwanie jego egzystencji nie ma dla niego sensu. Tak się szczęśliwie złożyło, że już wtedy nie ma też bliźnich, więc swoich bliźnich, którzy są od niego zależni. O tym przecież też bardzo często przy życiu utrzymuje nas jakieś poczucie obowiązku tego, że mamy bliskich, którym na nas zależy. On szczęśliwie z tej sytuacji, kiedy nikogo takiego już nie ma. Też pokazujesz w tej książce, że tak naprawdę sens życia można stracić dopiero to życie rozpoczynając. Pokazujesz tam parę za naszej południowej granicy, parę nastolatków, którzy już, oni chyba mają tam 18 czy 19 lat, ona 19, on 21, w każdym razie w tych rejonach się to obraca, no że on już, no zawiodłem się raz na miłości, to się zawiodę drugi, trzeci, piąty i dziesiąty, więc nie ma sensu już żyć, wyznaczmy sobie jakąś granicę. Nic dobrego nas już w życiu nie spotka. Czyli to nie jest kwestia wieku. Rozstanie się z życiem nie jest związane z wiekiem. Co prawda statystycy, socjolodzy potrafią przeprowadzić pewne paralele między skłonnościami do samobójstwa a wiekiem. Chociaż bardziej oczywiste są inne wskaźniki. Ale to nie jest tak, że sens życia można stracić tylko po osiągnięciu pewnego wieku. Sens życia można stracić po osiągnięciu pewnej wiedzy. A tę wiedzę się nabywa w różnym wieku, w zależności od tego, jaką mamy wrażliwość, jak jesteśmy zbudowani, jakie geny odziedziczyliśmy, co nas spotkało w życiu, na ile jesteśmy refleksyjni, na ile sobie radzimy z własnymi problemami. Można uznać, że życie nie ma sensu, bez względu na to, czy to jest zdanie prawdziwe, czy nieprawdziwe, znaczy, bo przecież nie powie, że ktoś podejmuje dobrą decyzję, bądź złą, no, ludzie podejmują taką decyzję. I można podjąć tę decyzję w każdym momencie swojego życia, bez względu na to, ile się przeżyło wiosen, tylko raczej jak się je przeżyło i co z tego później wynikało w sensie intelektualnym i emocjonalnym. Ten temat, wokół którego kręci się twoja książka, był twoim pierwszym wyborem, że pomyślałeś tak, co o tym napisać książkę, czy jednak wahałeś się, że może coś innego być tą myślą przewodnią twojej pierwszej takiej książki? Najpierw był pomysł. Czyli jak zrozumiałem, jak to może być interesujące wyjście od tego. Czyli to nie jest tak, że ja miałem coś do powiedzenia, a później musiałem to ubrać w jakąś formułę, tylko najpierw była formuła, która w jakimś sensie poprowadziła powieść. Jesteś zaskoczony odbiorem tej książki, bo jak rozmawialiśmy przed spotkaniem, ja też się nie spotkałem jeszcze z żadną
negatywną recenzją tej książki. Na razie albo same umiarkowane ochy i achy, albo już nieumiarkowane, tylko ochy i achy. No, nie ma chyba takiej książki, która podobałaby się wszystkim, więc rozumiem, że recenzje negatywne przyjdą, może na tym spotkaniu. Ale znaczy miałem bardzo poważne wątpliwości, do dzisiaj mam, bo ja piszę książki naukowe od 20 lat i wartość i słabości tych książek znam. Ja po prostu oddając książkę do druku, książkę naukową, taka zresztą ukaże się za 2 tygodnie, wiedziałem dokładnie, co jest jej siłą, co jest jej słabością. Robię to od wielu lat, więc dokładnie wiem. Natomiast oddając tę książkę najpierw do wydawnictwa, a później do druku, no do końca nie wiedziałem, jako że to jest mój debiut, prawie 50-latka, ale debiut, jak ona będzie oceniana, czy to jest literatura, czy to jest grafomania, czy to jest słabe, czy to jest dobre. I mówiąc szczerze, o ile nie stosuję tego w życiu za bardzo, to w tej kwestii odbiór jest dla mnie istotny. Opinie, o ile prawie w ogóle sobie nie biorę do serca opinii o mnie jako o sobie, potrafię sobie radzić bez problemu z jakąś tam krytyką mojej twórczości naukowej czy publicystycznej, ponieważ wiem, kiedy ta krytyka jest uzasadniona, a kiedy nie. O tyle mówiąc szczerze, gdyby książka spotkała się po prostu z miażdżącą krytyką, zwłaszcza ludzi, których cenię, albo którzy po prostu znają się na rzeczy, no to wtedy byłoby mi bardzo trudno siąść nad następną książką albo w dalszym ciągu twierdzić, że książka jest dobra. Więc w tym znaczeniu naprawdę to jest dziwne, ale opinie o tej książce, recenzje tej książki są dla mnie istotne, bo od nich trochę, może nie chcę powiedzieć, że uzależniałem, ale one były dla mnie ważne przy podjęciu decyzji, czy chciałbym kontynuować pisanie powieści. Gdyby było bardzo źle, to myślę, że mógłbym po prostu uznać, że jeśli 100 osób mówi, że jestem pijany, to po prostu położymy się do łóżka. I rozumiem, że na razie chcesz chcieć. Na razie chcę chcieć, tak. Ta książka, która się ukaże za 2 tygodnie naukowa, to nie zgadnę. Partie i systemy partyjne Bułgarii przed 1998 rokiem. Nie, to nie jest ten czas, kiedy dawałem ci 2 z egzaminów. Adam Szoja był moim studentem i dostał 2 z egzaminów właśnie systemów partyjnych. Ja nie wiem, czy nie jedynkę. Nie, wtedy się nie do dzisiaj daje się 2. Natomiast nie, teraz zmieniłem trochę zainteresowania, interesuje się teraz pojęciem narodu. I książka jest, tytuł to Budowanie narodu, przypadek Polski w latach 2015-2017. Próbuję zbadać, w jaki sposób nowa ekipa rządowa wprowadzała pojęcie budowania narodu, czyli wprowadzała to wszystko, co czyni z nas Polaków, przez praktyczne działania. Myślę, że książka jest zaskakująca, ponieważ może być uznana zarówno za krytykę obecnej władzy, jak i za jej wielką pochwałę w tym dziele. Myślę, że jest ciekawe. Jednym z recenzentów wydawniczych jest Maciej Gdula, przedstawiciel krytyki politycznej, autor nowego autorytaryzmu, takiej dosyć ciekawej książki tłumaczącej sukcesy Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 2 lata w sposób zaskakujący, myślę, nawet dla członków tej partii. A ty masz jeszcze kolegów po prawej stronie sceny politycznej? Byłych. Byłych kolegów. Albo, jak to mówią niektórzy, kolegów przez cecha, bo też takich można... No, poważnie to rzeczywiście, ja przez długą część swojego życia miałem poglądy prawicowe. To się zmienia w ciągu ostatnich paru lat i to dosyć gwałtownie. I mówiąc poważnie, oczywiście, że zostało mi tam mnóstwo znajomych i wśród publicystów, i wśród polityków nawet. Z niektórymi po prostu przestałem podzielać poglądy. To się zdarza i to jest czasami fajne, no po prostu na pewne rzeczy patrzymy inaczej. Z częścią z nich właśnie jeszcze zachowuję jakiś wzajemny szacunek i sympatię, natomiast większość tych ludzi dzisiaj oceniam bardzo negatywnie, ale na szczęście z wzajemnością. Z Jarosławem Kaczyńskim przejdzie sobie SMS-a na święta? Nigdy nie pisaliśmy sobie SMS-a na święta, dlatego że Jarosław Kaczyński chyba nie ma komórki, a przynajmniej nie używa jej. Ale kartek te pocztówek sobie nie wysyłacie? Nie, spotkałem się z nim chyba dwa razy osobiście i to było jeszcze w 2009 roku. Od tego czasu nie utrzymujemy kontaktów osobistych. A ty masz jakiś odbiór tej książki i jakieś głosy właśnie ze strony polityków? Ktoś już przeczytał, ktoś się wypowiedział?
Rozumiem, że politycy z lewicy będą być może bardziej zafascynowani tą książką niż prawicowi. To na pewno, to znaczy jest trudno to powiedzieć, ale rzeczywiście znaczy, mam pełną świadomość tego, że mój światopogląd w ciągu ostatnich 3 lat tak naprawdę bardzo mocno ewoluuje od strony takiej pozycji umiarkowanej prawicy do dzisiaj, nie chcę nazwać się lewicowcem, bo to byłoby zbyt łatwe i poza tym nieprawdziwe do końca. Natomiast no, dzisiaj w sferze, powiedziałbym, aksjologicznej jestem coraz bardziej liberałem, a w sensie ekonomicznym przestałem się tym interesować, mówiąc szczerze. Natomiast uważam, że życie jest takie krótkie, że ludzie powinni żyć według własnych wskazań i politycy powinni po prostu trzymać się z dala od tego, żeby ustalać nam, w co mamy wierzyć, jacy mamy być, jak mamy się zachowywać. Klasyczny przykład to jest zakaz niedzielnego handlu. To jest coś w jakimś sensie dla mnie bardzo istotne, bo to pokazuje mniej więcej, czym politycy powinni się zajmować. To znaczy, nie będę Państwa zanudzał, bo na pewno macie własne zdanie, bo to jest mało związane z książką, ale no to jest klasyczny przykład tego, czy politycy powinni w to ingerować, jak spędzamy dzień. Dlatego, że tam są dwa powody wprowadzenia tej regulacji. Pierwszy, który absolutnie dla mnie nie do zaakceptowania, to że ludzie uznali, że my nie powinniśmy chodzić robić zakupów w niedzielę, ponieważ powinniśmy w niedzielę robić coś innego. Chodzić do kościoła, spędzać czas z rodziną i coś tam. Więc to jest dla mnie absolutnie nieakceptowalne, że 460 ludzi uważa, jak ja powinienem spędzać czas w niedzielę ze swoją rodziną. To jest naprawdę nasza sprawa. I tutaj kompletnie uważam, że to jest nie do zmiany. Druga sprawa, którą bardziej rozumiem, to jest to, że powinniśmy czynić życie ludzi, którzy pracują w handlu, lżejszym. To potrafię zrozumieć, tylko że wybrałem najgorsze ze sposobu. Znaczy zamiast zaproponować tym ludziom, czyli tej przysłowiowej kasjerce w supermarkecie, po prostu podwójną stawkę i to nie byłoby w ogóle problemu, bo byłyby tłumy tych osób, które chciałyby to robić, albo dać prawo każdemu pracownikowi odmowy pracy w niedzielę i myślę, że po prostu byliby tam przed studenci, którzy wtedy dorabiali. Zaproponowano coś najgłupszego, czyli wybrano jedną, wyselekcjonowano jedną grupę społeczną. Pracownicy handlu stanowią 17% tych, którzy pracują w niedzielę. I po prostu dzisiaj pracownik handlu w niedzielę wolno będzie mógł spokojnie na przykład przyjść do kina, gdzie obsłuży go kasjerka kinowa, pójść do restauracji, gdzie obsłuży go kelnerka, kucharka będzie musiała zrobić obiad itd., itd. Więc nie wiem, dlaczego akurat kasjerka w markecie jest istotniejsza, jej prawa do życia z rodziną w niedzielę jest istotniejsze niż kasjerka w kinie. Kompletnie tego nie potrafię zrozumieć, wydaje mi się, że to jest głęboko niesprawiedliwe, ale to trochę pokazuje też mój pogląd na rzeczywistość. Po prostu politycy powinni zająć się bardzo, znaczy ułatwianie nam życia, a nie regulowanie tego życia. A czy gdyby byłbyś dalej czynnym politykiem, to miałbyś czas na napisanie tej książki, czy nie? Nie, przez nie miałbym ochoty, nie miałbym czasu, to na pewno polityka jest bardzo absorbująca. Pamiętam moje przejście ze świata nauki do świata polityki, to było po prostu 10-krotnie silniejsze. Silniejsze bodźce, po prostu więcej pracy. Natomiast tam polityka strasznie ogłupia, odmurza, nie. Pamiętam na przykład, jak przestałem właśnie czytać książki. Także prawdopodobnie nie miałbym nawet czasu na czytanie książek, nie mówiąc już o pisaniu. Poza tym pisanie książki wymaga pewnego odejścia i to widać, że nie chcę wymieniać po nazwisku, ale politycy, czynni politycy, którzy piszą książki, mówię o powieściach, bo inne książki można pisać, to nie są dobre powieści. Znaczy, to są takie, widać, że to jest takie z doskoku, dzisiaj mam 25 minut, więc usiądę i napiszę, jutro będę miał 2 godziny i 15 minut, więc to piszę. Widać, że tam to nie jest dobre, więc myślę, że to jest jakiś pożytek z odejścia z polityki. Mówisz między innymi o książce pani Muchy? Nie chcę wymieniać. Nie chcę wymieniać. Drodzy Państwo, prosimy o pytania. Czy pan, panie Migalski?